Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach testowych pojawiła się zapowiadana wcześniej gra przeznaczenia, czyli całkowicie nowy tryb w AFK Arenie. Tak naprawdę ten tryb wiele zmieni w tej grze, ponieważ teraz gra stanie się bardziej czasochłonna, ale o tym za chwilę, nie będę już przedłużał. Od razu mówię, że film może być mimo wszystko troszkę dłuższy, bo jest to nowy tryb, a nie nowy event, który zniknie. Także później zajmiemy się takimi podstawami, czyli tutaj mamy bardzo dużo podpunktów, ale pierw chciałbym się zająć tym głównym tematem, że tak powiem, czyli będzie to nowy tryb gry. Co prawda, tak jak tutaj mamy u góry, kończy się za 6 dni, 22 godziny, ale to nie oznacza, że to zniknie po tym czasie, ponieważ jeżeli wejdziemy sobie w misję, to zobaczymy coś tutaj w stylu dziennych misji, czyli odświeżą nam się te misje dzienne za plus minus 23 godziny, tak jak widać. Możemy robić zadania. Robiąc zadania zdobywamy punkty aktywności, odbieramy nagrody. Tutaj mamy doświadczenie, złoto, esencję, jeden zwój, no i taką skrzyneczkę na koniec. Do wyboru mamy tutaj właśnie okruchy żywiołów, emblematy, każdy rodzaj, magiczne esencje lub monety POE, no i te zadania będą nam się odświeżały codziennie. One oczywiście dotyczą samej rozgrywki nowego trybu, czyli musimy po prostu brać w niej udział. No i ktoś powie, że to nie ma znaczenia, że może to zniknąć mimo wszystko po tygodniu, jednak ta zakładka powinna rozwiać wszelkie wątpliwości, ponieważ mamy tutaj coś w stylu misji tygodniowych i tutaj mamy napisane wyraźnie: odświeżanie za 6 dni, 22 godziny, czyli ten czas oznacza tyle, że to zostanie zresetowane i po prostu, nie wiem, ranking się odświeży, misje tygodniowe się odświeżą, czyli mamy tutaj raczej jasne i wyraźne potwierdzenie, że będzie to nowy tryb gry, a nie event, który zniknie po jakimś czasie. I tutaj tak samo mamy zadania, troszkę trudniejsze powiedzmy, bo trzeba zagrać naprawdę sporo razy, 30 razy, żeby zrobić tutaj ostatnie z tego co widzę. No i mamy tutaj troszkę lepsze skrzyneczki, bo za 20 mamy złoto, doświadczenie, esencje w większych ilościach. Następnie to samo. Następnie za 60 znowu to samo. No i tutaj za 80, no jeszcze raz to samo, ale za 100 mamy coś innego, czyli mamy 10 zwojów. Czyli tak realnie patrząc z tego, z tej nowej rozgrywki, z nowego trybu gry, możemy wyciągnąć m.in. 17 zwojów tygodniowo więcej. Ponieważ 7 razy zrobimy tutaj ten jeden zwój za 80 punktów aktywności, czyli 7 zwojów plus 10 tutaj za 100 punktów tygodniowych, że tak powiem, czyli 17 zwojów plus dużo innych nagród, dużo esencji. Zapowiadali, że zwiększą ilość zdobywanej esencji dla graczy, no i to zrobili, wprowadzili trochę w niekoniecznie sposób, który odpowiadał będzie każdemu graczowi, no bo mimo wszystko, tak jak mówię, gra stanie się bardziej czasochłonna. No ale mamy to, co mamy, i tak samo mamy skrzynię szczęścia, czyli po prostu będziemy dostawali taką skrzyneczkę dla całej gildii do podziału z diamentami, jeżeli będziemy odpowiednio wysoko w rankingu, czyli na 1000 miejscu minimum. Mamy wyniki, czyli to są ostatnie nasze wyniki, no i możemy robić sparingi ze znajomymi, z członkami gildii i tak dalej, i tak dalej. To, czego mi tutaj brakuje, to zdecydowanie ranking, czyli owszem, mamy nagrody za ranking w postaci skrzynek z diamentami dla gildii, ale nie ma jakichkolwiek nagród personalnych, czyli no osobiście nie wiem, czy będę wbijał bardzo wysokie rankingi, no bo nie ma dla mnie za to nagród. No i przechodzimy do takich podstaw, bo wypada je omówić. Na koniec zrobimy sobie jedną walkę, bo według mnie jest to jeszcze takie troszkę niedopracowane, ale to zobaczycie za chwilę. Przy pierwszym wejściu do wydarzenia gracze otrzymają różną liczbę punktów początkowych, która jest zależna od aktualnego postępu gracza w kampanii. To jest standard, to się nie zmieniło. Podczas tego wydarzenia gracze mogą wybrać, które karty będą użyte w ich talii. Każda talia może się składać z 5 kart bohatera i 6 kart efektu. Do tego przejdziemy za chwilę. W tym wydarzeniu gracze mogą wybierać tylko bohaterów, których już posiadają i którzy są rzadcy, czyli nie możemy używać na przykład Sylwiny poziomu legendarnego lub wyżej. Czyli musimy mieć postać na poziomie legendarnym i wtedy możemy jej używać na tej rozgrywce. Jeżeli powiedziałem wcześniej event, to przepraszam, ale dalej nie mogę się przyzwyczaić, bo zawsze to był event. Międzywymiarowi bohaterowie nie podlegają ograniczeniom poziomu i każdy bohater międzywymiarowy gracza może zostać użyty. Czyli Ainz jak najbardziej,
Niektórzy przebudzeni bohaterowie są tymczasowo niedostępni w trakcie tego wydarzenia. Jako że jest tylko jedna przebudzona postać, czyli Taylin, no to po prostu ona nie może tutaj być użyta prawdopodobnie. Nie posiada jej na odpowiednim poziomie legendarnym, w sumie na mitycznym i tak dalej, więc no Taylin i tak nie mam jak przetestować, ale po tym możemy wywnioskować, że Taylin używać tutaj nie można, przynajmniej na razie. Wszyscy gracze będą mieli do wyboru 10 dodatkowych bohaterów, którzy nie będą ograniczeni żadnymi restrykcjami, czyli każdy dostanie coś na początek, nie musimy mieć postaci legendarnej, żeby brać udział w tej rozgrywce. Jeden z 5 bohaterów jest wybierany jako bohater Straży Przedniej. Bohater Straży Przedniej automatycznie wychodzi na pole bitwy jako pierwszy, gdy rozpoczyna się bitwa. Do tego też za chwilkę przejdziemy, jak już będziemy robili właśnie jedną walkę. Gdy skończy się czas odnowienia karty bohatera, może być ona swobodnie umieszczona na polu bitwy, czyli możemy dodawać kolejnych bohaterów, żeby oni się tam na środku bili. Podczas bitwy obaj gracze zaczynają z 0 punktami energii w klejnotach świtu. Punkty będą stopniowo rosnąć, a ich maksymalna liczba to 9, tutaj kłania się na przykład Hearthstone i tak dalej, czyli po prostu będzie nam się odnawiała energia, no i tej energii używamy do używania kart bohaterów, do używania kart umiejętności, ale to wszystko za chwilę. Gracze mogą zużyć klejnoty energii świtu, aby używać różnych efektów kart umiejętności, o tym wspominałem. Gracze mogą zdecydować się na rywalizację z graczami o podobnej randze lub sparring ze swoimi kolegami z gildii i przyjaciółmi. Wszyscy bohaterowie mają poziom 300, są bohaterami klasy wzniosłej. Domyślnie wszyscy bohaterowie są wyposażeni w niewzmocniony sprzęt mityczny T2, który nie otrzymuje frakcyjnych premii do sprzętu. Czyli tutaj nie ma nic wspomniane o T3, bo czasami było tutaj wspomniane, teraz nie ma. Wszyscy bohaterowie są domyślnie wyposażeni w przedmiot sygnowany poziomu 30. Wszyscy bohaterowie wyposażeni są w 9 elementów ekskluzywnych mebli mitycznych, czyli są praktycznie całkowicie ubrani. Wszyscy bohaterowie mają domyślnie atrybuty i zdolności pradawnego drzewa na poziomie 60. Bohaterowie nie mogą korzystać z żadnych premii do atrybutów artefaktów, ani premii do atrybutów gildii. Nie ma tutaj nic o grawerunku, więc prawdopodobnie go nie będzie. Sparingi z znajomymi i członkami gildii nie wpływają na punkty rankingów gracza i nie dają żadnych nagród, co jest oczywiste. Jeśli bitwa się skończy, zwycięża gracz z największą liczbą pozostałych bohaterów. Jeśli obie strony mają taką samą liczbę pozostałych bohaterów, wygra gracz z najwyższym procentem całkowitego zdrowia, łącznie bohaterów. Gracze mogą wykonywać dzienne misje, aby zdobyć nagrody, wykonując więcej misji podczas wydarzenia. Gracze mogą zdobyć jeszcze większe nagrody. No i ostatni dobrnęliśmy gracze, którzy zdobyli miejsce w pierwszej, po prostu w czołówce, jeżeli byli w pierwszym 1000 rankingu, wygrywają skrzynię szczęścia zawierającą dużą ilość diamentów. Gildie mogą otrzymać maksymalnie jedną skrzynię szczęścia. Jeżeli kilku członków gildii zdobędzie rangę zawartości skrzyni, zawartość skrzyni będzie bazowała na członku z najwyższym miejscem w rankingu. No i dlatego stwierdzam, że niekoniecznie jest sens wbijać tutaj ranking, wystarczy, że jedna osoba będzie tak na dobrą sprawę w pierwszej 50. No i tyle. Za nagrody personalne nic nie dostaniemy, więc jest to według mnie całkowicie bez sensu. No i przechodzimy do rzeczy, mamy tutaj zestawy kart, możemy ustawić takich zestawów 6, także jeżeli kliknę tutaj, nie czyścimy, tylko chcę go troszkę przerobić, czyli tutaj. Także wybieramy bohaterów, takich bohaterów wybieramy 5, no i bohater jest jeden bohaterem przednim, który od razu wyjdzie na pole bitwy na samym początku. Ja tutaj ustawiłem Grezula, jeżeli chciałbym, żeby to był Treznor, to ustawiam Treznora. Zawsze ten bohater z przodu będzie tym bohaterem wychodzącym, rozpoczynającym bitwę. No i możemy wybrać 6 kart różnych umiejętności. Tam jest leczenie, odporność na obrażenia, obrażenia, żeby zadać wrogowi, można go wyciszyć, żeby nie mógł rzucać żadnych umiejętności i tak dalej, i tak dalej. No nie będę teraz tutaj tego wszystkiego po kolei pokazywał, bo myślę, że fajnie będzie poświęcić jeden cały stream, który odbędzie się na pewno w tym tygodniu dodatkowy, właśnie z tego eventu, właśnie na omówienie tego wszystkiego, na zagranie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu gier, no i zrozumienie tego wszystkiego, bo przypominam, że to jest nowy tryb prawdopodobnie, bo to wiedzą tak na dobrą sprawę tylko twórcy. Ja tylko się domyślam po tym, co tutaj widzimy w misjach i na ekranie. Także musimy to wszystko poznać i poczekać. Także zrobimy sobie walkę, prawdopodobnie jedną, góra dwie, no bo szczerze mówiąc jakoś bardzo ten tryb mnie nie porwał, ale na streamie to coś innego. Zawsze będzie można tam sobie posiedzieć i z wami też porozmawiać przy okazji. Teraz nie mam takiej możliwości.
Także tak jak widać, Grezul wyszedł i możemy przywołać trzech bohaterów. Jeżeli trzech bohaterów zginie, to po prostu gracz przegrywa. Także możemy na Brutusa na przykład walnąć go błyskawicą tutaj. Chyba coś się nie udało. Boskie życzenie, przywraca zdrowie. Co mnie dziwi trochę, że czas tak zwalnia, więc ja mam poważne wątpliwości, czy to w ogóle się rozgrywa w trybie rzeczywistym. Nie wiem, czy to jest na żywo, czy ten gracz faktycznie ze mną walczy, czy po prostu ja walczę z botem. No bo zobaczcie, że jak zrobię tak, to czas bardzo, bardzo spowalnia. Widzicie? W ogóle się nie rusza, jest nadal minuta, dwie sekundy do końca bitwy. Więc ja mam wątpliwości, czy ja walczę z prawdziwym człowiekiem teraz, czy z botem. Na to musimy poczekać chyba na jakieś wyjaśnienia, bo nie mam pojęcia. Przede wszystkim na ekranie jest duży chaos, tak jak widać, co mnie też troszkę denerwuje, bo nawet jeżeli ja bym chciał rzucać umiejętności, no to tak trochę miałbym z tym problem. Przywraca zdrowie, także mogę przywrócić Treznorowi, tak jak widać. Tutaj możemy w wórka strzelić błyskawicą, on zginął. I tak jak widać, nie mogę już wystawić kolejnego bohatera. Trzech bohaterów u przeciwnika zginęło. No i walka się skończyła, tylko ja nadal nie wiem. Zresztą jestem pewien teraz, że walczę z botem, bo siwy weteran za każdym razem, tak jak widać. Więc ja, no nie wiem. Strasznie to jest dziwne, czyli co, będziemy walczyli z botami, czy na serwerze głównym coś poprawią? Nie ma o tym nawet najmniejszej wzmianki w opisie całego trybu gry, który przeczytałem. Także walniemy go tutaj i damy Morrowa może dla odmiany. Tutaj możemy przesuwać, czyli możemy wybierać sobie dowolnych bohaterów, których chcemy wystawić. To nie jest tak, że jest Rosalyn i ja muszę wystawić Rosalyn. Przywrócimy energię Morrowowi może. I Ulmus już zginął, więc tak naprawdę walka jest prawdopodobnie bardzo łatwo wygrana. Sojuszniczy bohater jest odporny na obrażenia przez pewien czas, także możemy to rzucić. Chociaż tak na dobrą sprawę przeciwnik nic mi nie robi. Także tak jak widać, strasznie jest to chaotyczne. Troszkę niejasne są zasady, bo ja jestem pewien, że teraz nie walczę z prawdziwym człowiekiem. Chyba że się później to zmieni. Pewnie wyjaśnimy sobie to na streamie dopiero, jak wejdzie na serwery główne. Także dokończymy tę walkę i myślę, że nie ma sensu więcej robić, bo nie będę się tutaj nawalał z botami. No chyba że właśnie później na większym rankingu będzie mi dobierało prawdziwych graczy. No ale na obecną chwilę, przynajmniej na początku, ewidentnie dobiera boty. Tak, także zrobiłem jakieś misje. Te misje bardzo szybko się robi. Ja zrobiłem raptem 3 walki, 2 na filmie i 1 poza. I już mogę odebrać wszystkie nagrody. Także tak podsumowując, mamy tutaj do czynienia prawdopodobnie z nowym trybem gry. Tak by wynikało z tych misji tygodniowych, bo odświeżą się one za właśnie tydzień, więc prawdopodobnie kończy się za 6 dni i 22 godziny oznacza tyle, że po prostu to się zresetuje i to będzie stały tryb gry, a nie żaden event. Zresztą nie ma tutaj nigdzie słowa event, ani w opisie, ani na ekranie. Nie było też takiego określenia w patch notesach, więc prawdopodobnie jest to rozgrywka wprowadzona na stałe, co wydłuży oczywiście robienie codziennych czynności na AFK, co pewnie niektórym osobom się nie spodoba, tym bardziej, że wiele osób tego trybu nigdy nie lubiło. No w każdym razie jest to tryb wprowadzony prawdopodobnie na stałe, to wiedzą tylko twórcy, no ale tak wynika ze wszystkich opisów. Żałuję, że nie mogę powiedzieć o nic więcej o tym trybie, ale na obecną chwilę no tyle wiemy, że na początku walczymy z botami, nie wiem czy później z graczami, to przetestujemy. Tak jak mówię, na pewno odpalę stream, tak? Poczekam przede wszystkim, czy to nie wejdzie jutro, pojutrze na serwery główne, bo chciałbym mimo wszystko oczywiście zrobić ten stream z serwera głównego, a nie męczyć się tutaj na serwerze testowym. Wiadomo, że to by było dużo lepsze rozwiązanie, ale już nie przedłużam. Tak mniej więcej pokazałem wam, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że czegoś z tego filmu się dowiedzieliście. Oczywiście możecie wyrażać swoje zdanie w komentarzach. Domyślam się, że może być troszkę komentarzy niepochlebnych, bo dobrze pamiętam, że wiele osób właśnie tego trybu nie lubiło. Większość osób twierdziła, że jest to niepotrzebny tryb i całkowicie bez sensu. Zresztą tak naprawdę to był kiedyś event, został zmieniony chyba z 10-krotnie. No i w końcu zdecydowali się to wprowadzić jako
Tryb jednak według mnie nadal pozostawia wiele do życzenia. Walka na ekranie jest chaotyczna. Mało co widać, jeżeli jest dużo postaci i ciężko tak naprawdę operować tym wszystkim, tymi umiejętnościami, no ale zobaczymy, może się jeszcze coś zmieni. Ja Wam dziękuję, życzę Wam miłego początku tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.